Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia programu informacyjnego, w którym powiemy o wszystkich najnowszych wydarzeniach z osiedla oraz dzielnicy. Mówić będziemy również o najnowszych doniesieniach związanych z budową metra na Bemowie. Dzisiejszy program informacyjny rozpoczynamy od wiadomości samorządowych. Krajowa Rada Spółdzielcza rozpatruje sprawę odmowy zarządu organizacji w czasie pandemii COVID-19 walnego zgromadzenia na wniosek z żądaniem zwołania ponad 1500 członków. Jak tylko znane będzie stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej w tej sprawie, poinformujemy Państwa w specjalnym wywiadzie z przedstawicielem Krajowej Rady Spółdzielczej. Kolejnym wywiadem, na który czekamy, to wywiad z przedstawicielem Sądu Rejonowego w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym organów spółdzielni. I teraz informacja dotycząca zarządu naszej spółdzielni. Od 3 września zarząd spółdzielni mieszkaniowej Górczewska pracuje w składzie dwuosobowym. Jak udało nam się dowiedzieć, ze względów zdrowotnych rezygnację z pełnienia funkcji zastępcy prezesa do spraw ekonomicznych i finansowych złożył pan Grzegorz Kretkiewicz. Spółdzielnia mieszkaniowa Górczewska, jak i inne w całej Polsce, poniosła ogromne wydatki związane z dezynfekcją budynków. W tej sprawie wiele zależy od Krajowego Związku Rewizyjnego. Reprezentuje on spółdzielnię przed rządem w kwestii zwrotu poniesionych nakładów. Ja przede wszystkim chciałem podziękować zarządowi i Radzie Spółdzielni Górczewskiej. Co prawda nie jest zrzeszona z naszym związkiem, ale na apel, że chcielibyśmy zebrać informacje, jakie są nakłady ponoszone, koszty, jakie spółdzielnie ponoszą w związku z ozonowaniem, utrzymaniem części wspólnych, no bo są właścicielami tych nieruchomości. Otrzymaliśmy odpowiedź na dzisiaj. Można powiedzieć, że mówimy o kwocie około, żeby być precyzyjnym, pani redaktor, bo gdzieś tu przygotowywałem taki materiał na ten temat. W każdym razie ponad 100 spółdzielni odpowiedziało spośród 3,5 tysiąca. Z tego wynika, że dzisiaj już wydaliśmy prawie 6 milionów złotych. Dlatego też wystąpiliśmy do, proszę pani redaktor, do rządu, do Unii Europejskiej w ramach funduszy, które, bo Unia Europejska będzie tworzyła taki fundusz odbudowy prawie 760 miliardów euro. I wystąpiliśmy do Unii Europejskiej, żeby uwzględniła koszty poniesione przez spółdzielnie mieszkaniowe zwalczaniem z koronawirusem. Prawda? I tutaj jesteśmy w pełnym kontakcie z stroną rządową, która nie mówi nie. I będziemy rozmawiali o tym, żeby te pieniądze zostały zwrócone tym spółdzielniom, które poniosły koszty. Dziękując za to pytanie, chciałem tylko poprosić dzięki panu i pani. Tu nie będzie chciejstwa. Muszą być ścisłe dokumenty, faktury, koszty poniesione na te działania. My nie przyjmiemy żadnych informacji, że ktoś coś zrobił, nie zrobił. Wszystko i o tym pisaliśmy do spółdzielni i za to dziękuję spółdzielni, że Górczewska, że precyzyjnie określiła numer faktury i tak dalej, i tak dalej. Czyli to zbiorcze zestawienie, które przesłaliśmy stronie rządowej, nie opiera się na chciejstwie, tylko na udokumentowanych, twardych, źródłowych dokumentach, które potwierdzają faktycznie poniesione nakłady. I będziemy skutecznie zabiegali o pozyskanie tych środków, tak żeby spółdzielnie mogły sobie zrefundować poniesione nakłady, koszty właściwie. Pod koniec września zapytamy, czy są pozytywne wieści w tej sprawie.
tej chwili tutaj przede wszystkim zostały wydrążone dwa pierwsze tunele, dwa pierwsze odcinki łączące tory odstawcze, obiekt torów odstawczych i już stację Powstańców Śląskich, czyli tą, gdzie tutaj się znajdujemy. 2 września tarcza, kolejna tarcza wznowiła drążenie już w kierunku Woli i tam odbywają się prace przy budowie tunelu. Oprócz tego tutaj na środku skrzyżowania już trwają prace związane z budową wyjść stacyjnych. Wyjścia stacyjne zaprojektowane są tak, jak to jest widoczne na tej ilustracji. Jest 7 wyjść w obrębie skrzyżowania i 2 dodatkowe od strony ulicy Konarskiego. Wyjścia są zaprojektowane tak, żeby możliwe było wyjście z tunelem podziemnym po każdej stronie skrzyżowania oraz przy tramwajach. Na fioletowo zaznaczone są windy. W tej chwili będą drążone te tunele. Planowany start drugiej tarczy jest za 2 tygodnie, ale wykonawca rozważa różne warianty, ponieważ ze względu na epidemię nie udało się skompletować załogi do obsługi drugiej tarczy. To się rozstrzygnie w przeciągu kolejnych 2 tygodni. Też będą się powoli tutaj rozpoczynały prace murarskie. A proszę powiedzieć właśnie, czy w związku z koronawirusem, bo takie też doniesienia medialne się pojawiają, nastąpi przesunięcie tutaj prac budowlanych i przesunięcie terminu oddania tego odcinka? Jeżeli chodzi o odcinek tutaj Bemowski, czyli 2 stacje Powstańców Śląskich i Ulrychów, to wydłużenie jest o 8 miesięcy. Natomiast jeżeli chodzi o dalszy odcinek na Mory, 3 stacje, to tam procedowane jest wydłużenie o 18 miesięcy. Proszę powiedzieć, czy w najbliższym czasie spodziewane są jakieś utrudnienia tutaj komunikacyjne na skrzyżowaniu ulic? W tej chwili powstało tutaj rondo i przez kolejne zmiany są planowane pod koniec roku, ale to rondo pozostanie jeszcze do przyszłego roku. A proszę powiedzieć, jak będą wyglądały kolejne odcinki budowy metra, jakie stacje i gdzie będą zlokalizowane? Kolejny odcinek na Mory to są 3 stacje. To jest stacja Lazurowa, która jest zlokalizowana mniej więcej w okolicy skrzyżowania Lazurowej i Górczewskiej. Kolejna stacja to jest stacja Chrzanów i ona jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Rajskiego i Szeligowskiej. I kolejna stacja to jest stacja Karolin, która będzie zlokalizowana przy ulicy Połczyńskiej i przy skrzyżowaniu ulicy Połczyńskiej i Sochaczewskiej. Na koniec jeszcze takie pytanie. Kiedy zostaną zakończone prace właśnie na tym odcinku? Jaki jest ten termin realizacji po przesunięciach i jaki jest termin realizacji po przesunięciach na tym kolejnym odcinku? Planowany termin zakończenia budowy i kontraktu to listopad 2021. Ten termin zostanie wydłużony o 8 miesięcy. Drugi odcinek, planowany termin zakończenia to listopad 2022. Wydłużenie o 18 miesięcy jest w tej chwili procedowane. W związku z tym będzie to połowa roku 2024. W tej chwili, jeśli chodzi o ten odcinek na Mory, opracowany jest raport oddziaływania na środowisko.
po wszelkie informacje związane z budową metra. Zapraszamy do punktu informacyjnego zlokalizowanego przy ulicy Koszuta. Punkt jest otwarty w godzinach od 9 do 19. Niedawno w mediach pojawiła się informacja o poszerzeniu wąskiego gardła ulicy Lazurowej na odcinku między ulicą Górczewską a Aleją Obrońców Grodna. Jak będzie przebiegała inwestycja, kiedy zostanie zrealizowana? W tym tygodniu o wypowiedź w tym zakresie poprosiliśmy rzecznika prasowego Urzędu Miasta Warszawy. Poszerzany będzie odcinek od ulicy Górczewskiej do trasy S8 po wprowadzeniu przez Radę Miasta zadania do wieloletniej prognozy finansowej. To zapewne stanie się na sesji we wrześniu. Ogłosimy przetarg na aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie decyzji środowiskowej. Przetarg na budowę planujemy ogłosić w trzecim bądź czwartym kwartale 2022 roku. Budowa potrwa maksymalnie 12 miesięcy. Przewidywany koszt do 30 milionów złotych, ale oczywiście nie ma jeszcze kosztorysu. Mówimy tutaj o wstępnych szacunkach kosztów, które przewidują te koszty na poziomie 30 czy do 30 milionów złotych. Natomiast dokładna kwota będzie znana po otwarciu ofert. O najnowszych doniesieniach w tej sprawie będziemy Państwa informować. Przypominamy Państwu, że do 15 września można zagłosować na projekty złożone do budżetu obywatelskiego i w ten sposób zadecydować o tym, co powstanie w najbliższej okolicy. Przypominamy wypowiedź rzecznika prasowego Urzędu Dzielnicy Bemowo na ten temat. W tegorocznej edycji budżetu zakwalifikowało się 48 projektów na Bemowie. Będzie można głosować do 15 września i te zwycięskie projekty, te, które wybiorą mieszkańcy, poznamy 30 września. Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju są te projekty? Projekty jak zwykle są bardzo różne, natomiast można je pogrupować powiedzmy w takie jak trzy kategorie. Najwięcej oczywiście jest różnych projektów typu warsztaty, spotkania, kursy, ale one są bardzo różne od sportowych, przystaneczne, edukacyjne, zarówno dla dzieci, dla dorosłych, też sporo projektów proekologicznych, specjalistycznych, więc tych projektów jest zdecydowanie najwięcej. Też jak co roku popularne projekty są, które są związane z ochroną środowiska, z dosadzeniami drzew, z rekultywacją miejsc, terenów zielonych czy tworzenie nowych. Właśnie takie, żeby przeszły rekultywację i były takie, spełniały normy, jak w tej chwili tereny zielone wyglądają. Są też jak zwykle projekty takie, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa, czyli doświetlenie pewnych miejsc czy remont chodników. Ale zdecydowanie najwięcej jest tych związanych z różnymi warsztatami, szkoleniami, spotkaniami. Można przede wszystkim głosować elektronicznie poprzez stronę twójbudżet.umwarszawa.pl. Też na tej stronie wszystkie projekty są opisane dokładnie, także można się z nimi zapoznać. Zachęcam do zapoznania się z bemowskimi projektami, ale także oczywiście dla tych osób, które wolą osobiście, stacjonarnie, to oczywiście będzie można też i w tradycyjny sposób zagłosować. Będzie to w urzędzie u nas na parterze w godzinach otwarcia urzędu. I też w czterech bibliotekach wszystkie punkty są na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku, także można sprawdzić oczywiście też w godzinach pracy placówek. Będzie można głosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym z jednej dzielnicy albo na 10 projektów ogólnomiejskich. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że ze względu na epidemię COVID-19 wykonawcy zwrócili się do Urzędu Dzielnicy Bemowo z prośbą o przesunięcie terminów realizacji. Projekt oświetlenia alejek zgodnie z nowym terminem ma być wykonany do 30 września bieżącego roku, a roboty budowlane do 15 listopada bieżącego roku. Natomiast projekt alejek jest już gotowy, a realizacja robót budowlanych potrwa do 30 listopada bieżącego roku.
sobotę, 12 września, to odbędzie się impreza prozdrowotna, zakończenie lata na Bemowie. Impreza rozpocznie się piknikiem o godzinie 13 w Parku Górczewska. Będzie tam wiele atrakcji, oczywiście przede wszystkim stoiska prozdrowotne, ale także wiele zabaw dla dzieci, dmuchańce, różne urządzenia zabawowe, tory przeszkód i pokazy sportowe. Natomiast od godziny 17 planowane są trzy koncerty znakomitych gwiazd. Zaczyna jako pierwszy Four Dreamers, następnie Honorata Skarbek, a na zakończenie zagra legenda polskiej sceny Lady Punk. Także serdecznie zapraszamy. Koncerty oczywiście odbędą się w amfiteatrze. To, co należy zaznaczyć, to wstęp jest oczywiście wolny, natomiast też ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, tutaj liczbę miejsc mamy ograniczoną i zapraszamy mieszkańców koniecznie w maseczce lub w jakiejś chuście, która by zakrywała nos i usta. Staramy się działać tak naprawdę tak, jakby się nic nie wydarzyło, chociaż tak jak też inne instytucje kultury pracujemy w trybie hybrydowym, to oznacza, część wydarzeń odbywa się online, część zajęć uruchomiliśmy właśnie online. Na przykład wystartowały zajęcia z języka migowego, zajęcia angielskiego dla rodziców z dziećmi, więc te działania tak jakby odbywają się w trybie, jaki mieliśmy w czasie kwarantanny. Ale oprócz tego wszystkie domy kultury w Warszawie się otworzyły w jednym miejscu, w jednym czasie. My zaczęliśmy od koncertu Sanach na amfiteatrze i od tego momentu staramy się zarówno w Dwóch Jelonkach, na amfiteatrze, czy w naszej sali koncertowej na ulicy Górczewskiej właśnie organizować takie wydarzenia otwarte dla mieszkańców, z tym, że obowiązują nas nowe również zasady, jeśli chodzi o bezpieczeństwo związane z wirusem COVID. Jakie zasady panują obecnie i kto może w ogóle wziąć udział w zajęciach? W jaki sposób się zgłosić? Nie mamy takich ograniczeń, jeśli chodzi o uczestników, kto może. Wszyscy mogą tak naprawdę, którzy się do nas zgłoszą i w przypadku wydarzeń są niestety ograniczone miejsca, ponieważ musieliśmy zastosować limity i tak na amfiteatrze jest to 480 osób, na Górczewskiej około setka, a w Dwóch Jelonkach niestety to jest tylko 12 osób. Wobec czego te wszystkie wydarzenia, do których Państwo byliście przyzwyczajeni, że można wpadać po prostu do nas do Malu, niestety tym razem musimy uruchomić rezerwację miejsc, więc jeżeli dzisiaj na przykład odbywa się pracownia podróży o Republice Południowej Afryki, to zbieramy takie zapisy na naszej stronie internetowej. Tak samo jeśli chodzi o warsztaty, to też zawsze warto sobie zabezpieczyć to miejsce. Jeśli ono będzie, to oczywiście można wejść z ulicy, ale najczęściej jest tak, że te miejsca są zawczasu zarezerwowane albo bilety zostały już wykupione, więc wtedy warto po prostu zawczasu u nas spojrzeć, co się dzieje i zapewnić sobie to miejsce u nas. Szanowni Państwo, i to wszystko, co na dziś przygotowaliśmy w programie informacyjnym. Ja dziękuję za uwagę i zachęcam Państwa do oglądania naszych kolejnych programów.